Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc. Moi drodzy, słuchacie audycji, odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Pawłem Dytko. Cześć, Paweł. Cześć, witam. A Paweł Dytko, słuchajcie, to kierowca niezwykle utalentowany, bardzo szybki gość, który w swojej karierze wygrywał rajdy w klasyfikacji generalnej. Zna od podszewki samochody Mitsubishi Lancer i przeróżnymi ewolucjami porusza się po trasach rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, ale także rajdowych samochodowych mistrzostw świata. To także człowiek, który w wyścigach górskich zwojował naprawdę, naprawdę wiele. I gość, który po zakończeniu kariery, takiej intensywnej kariery w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach górskich samochodowych mistrzostwach Polski, ale także mistrzostwach Europy, zdecydował się, że samochody będzie wypożyczał, będzie szykował samochody. Mało tego, samochody zaczął także budować i buduje samochody typu proto i na tych samochodach zna się świetnie, bo te samochody nie dość, że są szybkie, nie dość, że są, wyglądają dobrze i są świetnym takim artykułem eksportowym, tak to nazwijmy, to moi drodzy, one wyglądają po prostu cudownie, ponieważ Paweł, myślę, ma świetny zmysł estetyczny i to go wyróżnia. Ale mało tego, w ostatnich latach zaczął interesować się samochodami elektrycznymi, więc widzicie, że zakres naszej rozmowy będzie dzisiaj bardzo, ale to bardzo szeroki. Ale taki właśnie jest Paweł Dytko, nasz dzisiejszy gość, gość w audycji Odcinek Specjalny. I Paweł, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia. Strasznie dużo tych wyróżnień. Nazbierało się, słuchaj, przez te lata kariery, lata startów, lata obecności w motorsporcie, ale także motoryzacji, powiedzmy szerzej. No już 25 lat będzie, kiedy pierwsze kroki były w rajdach. Pamiętasz taki pierwszy start, albo też no, rzecz, która sprawiła, że pomyślałeś, kurczę, może by spróbować swoich sił w rajdach samochodowych. Pamiętasz to uczucie, kiedy no, tak mocno ciągnęło cię do sportu samochodowego? No to były takie czasy, lata 90., początek lat 90., kiedy chyba wszyscy interesowali się samochodami. Mówię, wszyscy w moim wieku, młodzież, był ten pociąg do motoryzacji i przy okazji też do aut sportowych, rajdowych. Także no to gdzieś było we mnie od samego początku. No niestety nie miałem jakiejś tam okazji, powiedzmy, przechodzić wszystkich szczebli, jak niektórzy kierowcy, czyli karting, potem mniejsze samochody. Zresztą ten wiek teraz też się mocno obniżył. Teraz widzimy, że 14-latkowie już zaczynają jeździć, 16-latkowie w rajdach różnych, z licencją, bez licencji. No wtedy, ten powiedzmy, jak ktoś zaczynał jeździć, jak miał 18 lat czy 20, no to już był strasznie młody i strasznie szybko zaczynał karierę. Tak, no i te możliwości też, prawda? Te możliwości finansowe były zupełnie inne, już nie mówiąc o możliwościach poszczególnych zawodników, ale no ogólnie o tym, jak stała gospodarka na przykład w Polsce, prawda? No, tak jak mówię, no wtedy szczytem marzy było, że ktoś zaczynał, powiedzmy, przygodę rajdową w wieku tam 18-19 lat i ja tak podobnie w tym wieku właśnie zacząłem i rzuciliśmy się od razu na głęboką wodę, także gdzieś te wyzwania od samego początku były z nami. No teraz nie wiem, jakby się potoczyła moja kariera, czy lepiej, czy gorzej, gdybym zaczął jeździć, powiedzmy, jakąś mocną ośką, czy słabą ośką, potem mocną ośką i później przeszedł dopiero samochodu zapędu na cztery koła. My poszliśmy razem w głęboką wodę, Ford Cosworth Escort, nawet nie N-grupowy, bo to wpół N-grupowy, czyli taki seryjny samochodzik, który dostał klatkę, dostał jakieś tam Bilsteiny, zawieszenie i teraz takim na wpół przygotowanym autem ruszyliśmy na podbój mistrzostw Polski. No ale to taki samochód marzenie w latach 90., prawda? No samochód, o którym czytało się w gazetach i ten samochód, no podobnie jak Subaru Impreza, już nie mówiąc o Mitsubishi Lancerze, to samochód po prostu marzeń, samochód nieosiągalny. Pamiętam taki artykuł... Z tymi marzeniami się porwaliśmy, wydawało mi się wtedy, że mając już Cosworta, to można wszystko. No a między Cosworthem współseryjnym, a prawdziwą M-ką, no jednak była przepaść, także no dozbrajaliśmy tego Cosworta, ile się dało, powiedzmy w latach tam 96, 7, 8. W końcówce już może to już była taka prawdziwa M-ka. No ale dostaliśmy mocnego łupnia, w sensie takiego, może dobrze, kubeł zimnej wody. Ten samochód psuł się praktycznie na każdych zawodach. Bo to słuchajcie, drodzy słuchacze, to jeszcze nie był poziom jeszcze Forda, który znamy chociażby ze współczesnych lat, kiedy no, te samochody po pierwsze mniej się psują, a wtedy ten samochód no, naprawdę no, należał do samochodów chyba najbardziej awaryjnych, prawda? Trzeba powiedzieć, to był kawał psuł, psuło się w nim dużo rzeczy. Mhm.
od napędów, od słynnego łańcucha, który przeskakiwał i wtedy nie było skrzyni kłowych, nie mówiąc o sekwencjach, jeździło się na seryjnych skrzyniach, także tam na okrągło jakieś przesuwki, nie przesuwki. Potrafiło nawet się zepsuć linka gazu, bo takie to było urządzenie, że miało tradycyjną linkę. No, awarii bardzo dużo, ale kiedy się nie psuł, no to potrafiliśmy wykręcić też czasami dobre wyniki na niektórych odcinkach, zwłaszcza pamiętam chyba w okolicach Raj Warszawski, który preferował powiedzmy dużą moc Cosworta, bo co by nie mówić, że ta jednak moc w tym silniku była duża. Czyli gdzieś wtedy próbowaliśmy podgryzać te lancery. I kiedy zobaczyliśmy, że jedyną drogą na nasz rozwój, jeżeli już weszliśmy te napędy 4WD i w tą N-kę, była przesiadka do lancera, także w 99 roku kupiliśmy samochód po Mistrzu Polski, po Piotrze Świebodzie i wtedy zaczęło się prawdziwe rajdowanie przez duże R. Zobaczyliśmy, jak może taki samochód jeździć, co to jest za frajda, przygoda i prawdziwe rajdowanie. Różnica chyba była ogromna, prawda, jak przesiadłeś się do tego auta? Jak dzisiaj pewnie z Proto do R5, chyba tak to można porównać. A tu też trzeba mieć na uwadze, że to był taki lancerek, na który dzisiaj nikt nie chciałby z kierowców na takiego lancera popatrzeć, czyli mamy kanapę w środku, jeździmy z dywanikami, mamy dalej seryjną skrzynię biegów, mamy ręczny na linkę, mamy kółka szesnastki, także to taki lancer na dzisiejsze czasy pewnie też nie byłby fajnym samochodem, ale dla nas wtedy to naprawdę było duże wow. A przede wszystkim samochód po Mistrzu Polski, po bardzo szybkim kierowcy, który potrafił do granic ten samochód wykorzystywać. Przygotowany, już nie pamiętam w której firmie zagranicznej, ale bardzo dobry samochód, i nam też on świetnie służył, także tym autem udało się wywalczyć tytuł wicemistrza Polski. Cieliśmy się z Robertem Herbą przez cały rok, Robert już używał nowszej ewolucji, Lancera Evo 5. Na asfaltach przegrywaliśmy mocno, bo już piątka miała duże hamulce, była dużo lepszym samochodem. Ale powiedzmy na rajd zimowy, rajd Kormorana, który wygraliśmy na Szutrach, jeszcze czwóreczka dawała radę. Dawała radę, samochód wspaniały, samochód, do którego chyba masz, myślę, ogromny sentyment, prawda? No, tak jak wspomniałem, to dla mnie był naprawdę duży przeskok i wtedy powiedzmy to nasza kariera, że tak nazwę, mocno przyspieszyła. Zaczęło się wygrywanie właśnie odcinków, zaczęło się wygrywanie rajdów w grupie N. Naprawdę super wspomnienia i to był taki chyba jeden z lepszych naszych czasów. No i później zacząłeś zmieniać też te samochody. Kolejne ewolucje to jeszcze lepsza prędkość, jeszcze lepsze właściwości tych samochodów. Powiedz, czy te różnice pomiędzy poszczególnymi lancerami, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a w końcu 10, czy one były z twojej perspektywy ówcześnie, kiedy te samochody zmieniałeś, czy one były duże, czy to były takie właśnie bardziej ewolucje, czy też rewolucje, można to tak nazwać? Same samochody w sobie zmieniały się i były coraz lepsze, ale większą chyba różnicę robiły jeszcze przepisy, które wtedy pozwalały na zakres tych przeróbek, czyli powiedzmy chyba 2002 rok czy 2001 końcówka, kiedy można było założyć koła 18, piątka już miała 17, to było, wydawało się, ogromne koła, a kiedy mogliśmy użyć w lancerach takich kół, jak używało WRC, jak używały A-grupy, to już się wydawało naprawdę szczyt marzeń. Ten lancer wtedy zrobił się taki napakowany, nabity, miał 18, potem mogliśmy zamontować skrzynię, kłowę biegów, to też była już zupełnie inna jazda, zaczęło się hamowanie lewą nogą. Także tutaj mówię, więcej chyba pomogły te przepisy, które wchodziły, i co najważniejsze, mogliśmy w końcu wyrzucić z tych samochodów dywaniki, kanapy, bo to na dzisiejsze czasy, kiedy się popatrzy, że tak samochody rajdowe jeździły i zbierały na Szutrach kupę kurzu i dziadostwa, te wszystkie dywaniki. Aż trudno uwierzyć w to, prawda? Trudno uwierzyć, taka była grupa N. Także zmieniały się samochody i zmieniały się przepisy. I powiedzmy ta Evo 6, kiedy została tak jakby uwolniona w 2002 roku, to był naprawdę bardzo fajny samochód i chyba wielu kierowców będzie go wspominało z sentymentem. Siódemka bardzo krótko jakoś była na odcinkach rajdowych, chociaż nam znowu dobrze się kojarzy, bo na Evo 7, kiedy ja miałem przerwę w rajdowaniu, Tomasz Czopik naszym autem Evo 7 zdobył mistrza Polski, także akurat do tego modelu też ma ten duży sentyment. Ósemką krótko jeździłem, to była właśnie ta przerwa, więcej ten samochód wynajmowaliśmy, ale pamiętam, Sebastian Frysztyn jeździł, Mariusz Pelikański, także kilku zawodnikom, Maciek chyba Lubiak też jeszcze ósemką, także kilku zawodnikom pożyczaliśmy tą N-kę i to też był dobry samochód.
I tak w Mitsubishi mniej więcej to szło tak po trzy modele do każdego, czyli powiedzmy były Evo 1, 2, 3 i trójka była najlepsza, potem z tej serii 4, 5, 6 była najlepsza szóstka i tutaj kiedy było... I później dziewiątka chyba, prawda? 9, dziewiątka najbardziej dopracowana, najbardziej sprawna, także... Zobacz, że samochód, który... Dziewiątkę będę wspominał dobrze, bo akurat do dziewiątki wróciłem znowu do Mistrzostw Polski, Także te lata 2007-2008. I na przykład dziewiątka jest też samochodem, który no też dzisiaj jest spotykany na trasach odcinków specjalnych. I samochód cały czas dobrze się prezentuje. Samochód, którym cały czas można jeździć szybko. A twoja ulubiona ewolucja? Spośród wszystkich ewolucji Mitsubishi Lancerów, którą jakby no, najbardziej polubiłeś? Trudne pytanie, bo z każdym modelem właśnie inne się będą wiązały tutaj moje wspomnienia i doświadczenia. Evo 4, no to tak jak wspomniałem, no, największy sentyment, bo weszliśmy w tą markę i poczuliśmy możliwości i doceniliśmy, że to jest naprawdę świetny samochód rajdowy. Potem mamy szóstkę, którą też zdobywałem, wicemistrza Polski w 2002, też bardzo dobry samochód. No ale znowu biznesowo najwięcej pracuję na Lancerze Evo 10, bo na nim kończyłem swoje rajdowanie jako zawodnik i od tego modelu też zaczęło się przerabianie aut na rajdówki typu proto, także no, dziesiątka dała nam powiedzmy tutaj największe możliwości biznesowe i pewną kontynuację, prawda? Z Evo 10 najwięcej pracujemy. No słuchaj, czy podczas no, lat startów rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Polski, ale nie tylko, no, o czym za chwilkę będziemy rozmawiać, czy nie miałeś takiej chęci spróbowania jazdy Subaru? No, zasadniczo jedyną marką, która była w stanie konkurować z Mitsubishi Lancerem i to były takie, no, można powiedzieć, samochody porównywalne w niektórych czasach. No, kiedy weszliśmy na początku, powiedzmy w latach tych końcówce lat 90., na początku lat 2000, no Subaru odstawało, jednak w grupie Mitsubishi dominowało bardzo mocno i Subaru chyba dopiero od czasów Leszka Kuzaja i powołania zespołu Subaru Rally Team Poland zaczął odnosić sukcesy takie większe. No ale my wtedy już byliśmy tak mocno zakorzenieni w Mitsubishi, to jednak modele się zmieniały, ale pewne rozwiązania zostawały części zamienne, no także no przeskok, zmiana tych zupełnie marki, przejście z Mitsubishi na Subaru, no wiązałoby się z dość dużą tutaj reorganizacją zespołu, także no cały czas byliśmy związani z Mitsubishi i nawet dzisiaj patrząc, kiedy budujemy proto, no wydaje się, że jednak większy jest rynek na tą markę i większa ilość kierowców posiada Mitsubishi, także łatwiej jest przeskoczyć też na proto. No, zbudowaliśmy dwa modele na podstawie Subaru i no nie cieszę się taką popularnością jak Mitsubishi. Jednak Mitsubishi no jest mocno zakorzenione w motorsporcie i tutaj, jeżeli chodzi o samochody proto, no to myślę, że globalnie oparcie samochodu proto o te wnętrzności z Mitsubishi Lancera no po prostu lepiej się sprawdza. No a za kierownicą Mitsubishi zdobywałeś swoje największe sukcesy i myślę, że do tych największych sukcesów chyba możemy zaliczyć chociażby no, wicemistrzostwo Polski i to, drodzy słuchacze, wicemistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej. Nie lada wyczyn, bardzo długi sezon, bardzo intensywny sezon. Powiedz, jak wspominasz to osiągnięcie? No, bardzo dobrze, bo to było nasze największe osiągnięcie w rajdach samochodowych. I tak to Leszek Kuzaj był wtedy mistrzem Polski, prawda? W tamtym czasie. Tak, Leszek... I dysponował innym samochodem też, to przypomnijmy, że to był samochód klasy WRC. Tak, Leszek wtedy jeździł Peugeotem, także on praktycznie nie ścigał się z nami. Rywalizacja zaczynała się od miejsca drugiego. No i my wtedy mocno, mocno cieliśmy się z Tomkiem Czopikiem. Grupę N niestety przegraliśmy z nim, to my wygrał N-kę, ale na koniec zafundowaliśmy sobie nawzajem taki super pojedynek. Przesiedliśmy się razem do aut WRC. Tomek pożyczył samochód od Leszka Kuzaja. My pożyczyliśmy auto sobie ze słynnej stajni z Lina z Czech. Ja miałem wcześniej okazję w 2000 roku Berburkę Warszawską jechać z Corollą, także wiedziałem, że samochód... Jakie doświadczenie miałeś za kierownicą tego samochodu, chociaż delikatne, prawda? Tak, już mniej więcej wiedziałem, czego się można spodziewać, a zespół ta stajnia, pomimo tam czasami niektórzy krytykowali te modele, że one są mocno wyeksploatowane, ale ja no, ten start wspominam bardzo dobrze. Na pierwszym odcinku mieliśmy jakiś problem z wężem do ładowania turbo, także pierwszy odcinek przegraliśmy mocno, ale potem szybko ta awaria została usunięta, także odrabialiśmy straty do ostatniego odcinka. I wydaje mi się, no, że tak dla kibiców jeden z ciekawszych pojedynków, bo różnica na mecie chyba była niecałe 2 sekundy.
Także no super, super. Także tak mocno przypieczętowany tytuł. Wygranie w generalce moje jedyne, bo więcej takich okazji już nie było. Także, no i za kierownicą samochodu marzeń, prawda? Samochód klasy WRC. Jakie były różnice wtedy, jak to odczuwałeś? Przesiadka z Mitsubishi właśnie do Toyoty WRC? No kosmos. Także no przesiadka... No różnice ogromne. Sekwencyjna skrzynia biegów, wtedy jeszcze, tak jak dzisiaj w Proto i w R5, praktycznie we wszystkich samochodach te sekwencje są spotykane. W tym 2002 roku, no to tylko dla samochodów WRC to było zarezerwowane. Także to taka największa różnica. Przyspieszenie było duże, ale nie aż tak może ogromne. No hamulce potężne, także nawet na początku one mi też przeszkadzały, bo pamiętam, że myślałem, że fajne auto, super, ale gdybym miał te hamulce z M-ki, to jeszcze lepiej by mi się jechało, bo mógłbym precyzyjnie je wyczuć. Ale to było, powiedzmy, jeden za odcinkiem miałem takie odczucie, ale potem no jednak było czuć i ta różnica była ogromna. Można się przyzwyczaić do takich dobrodziejstw, prawda? Wtedy przesiadaliśmy się z normalnego układu pedałów hamulcowych, bo Lancer nie miał tak zwany pedaliery, tylko normalny układ, a tutaj siedzieliśmy jak w wyścigówce, inna praca nóg, inna praca rąk. No świetny samochód, także szkoda, że tylko raz miałem taką okazję jechać prawdziwy długi rajd takim autem. No ale mogłem poczuć tą złotą erę tych samochodów, one potem się zaraz skończyły, także załapałem się. A powiedz, na ówczesne czasy różnica w kosztach też była ogromna i przesiadki i startów w rajdzie zaliczany do mistrzostw Polski za kierownicą takiego auta, czy no też myślałeś o tym, żeby na przykład na kolejny sezon no, taki samochód jakoś sprowadzić do Polski na stałe? Różnica wtedy nie była tak duża, powiedzmy. No nawet nie dwukrotnie większa niż wynajem Lentara grupy N, także nie była to pięciokrotność czy tam dziesięciokrotność. No, samochód był gdzieś półtorej razy droższy wynajmie, przynajmniej ten szczek pewnie. Samochody lepszej klasy czy z firm bardziej z zachodniej Europy pewnie były droższe. Także no to nam zaczęło chodzić po głowie, żeby zbudować budżet i w 2003 roku cały sezon przejechać takim autem. No ale skończyło się tak, że nie znaleźliśmy na WRC, to nie znaleźliśmy żadnego budżetu i niestety w 2003 roku po zdobyciu jakby największego sukcesu w rajdach musieliśmy kask odłożyć na kołek przysłowiowy, także takie to były też no, czasy, wtedy kończyła się era antytoniowa i nadciągnął kryzys na rajdy i on nas dotknął. No niestety taki to jest sport. Ten sport należy do sportów bardzo drogich. To jest jeden z jego chyba największych minusów. No ale jeszcze przed tym czasem i miałeś też no, świetne osiągnięcia i też możliwości startów zagranicznych. I myślę, że one też są bardzo ciekawe, ponieważ no, porwaliście się na taki projekt startów rajdowych samochodowych Mistrzostwa Świata. To też chyba świetna przygoda z pewnej już perspektywy, prawda? I świetne doświadczenie. To na pewno. No dokładnie, dobrze mówisz, przygoda, bo no nie jechaliśmy tam z pozycji no, zawodników, którzy będą się ścigać i wygrywać grupę N, bo raz, że nie mieliśmy kompletnie żadnego doświadczenia, dwa, że jechaliśmy tymi samochodami w takich specyfikacjach polskich, że tak nazwę. Także no, pierwsza nasza taka wyprawa to był podwójny rajd, wtedy rajd Portugalii i rajd Katalonii były tak zbite terminowo obok siebie, różnica była chyba 3 tygodni czy 2. Jeden rajd szutrowy, drugi asfaltowy, także tak sobie to ułożyliśmy w zespole, że pojedziemy zamiast dużych testów tu w Polsce, czy wielokrotności testów, pojedziemy na taką przygodę. Na dwa rajdy do Mistrzostw Świata. Może to, na pewno to było dużo łatwiejsze niż łatwiejsze i niełatwiejsze, no bo powiedzmy sprawy wszystkie te organizacyjne, logistyczne, nie było internetów, no to było wszystko trudniejsze, ale powiedzmy tacy zawodnicy, nie aż bardzo topowi, mogli też mieć udział w takich zawodach, no ale tu znowu nas spotkała taka przygoda, no rajd Portugalii, no oglądaliśmy się, że będzie fajnie, słońce, ciepło, zobaczymy południe Europy i też no fajnych spędzimy w tych okolicznościach przyrody czas, a trafiliśmy w powódź, ulewy, także 3 dni. Chyba najbardziej ekstremalny rajd Portugalii w historii, prawda? Jeżeli, drodzy słuchacze, tego rajdu w jakiś sposób nie pamiętacie, no to wrzućcie sobie rajd Portugalii 2001 roku, o ile się nie mylę, prawda? Strasznie trudny rajd, strasznie trudny. Tak.
to świadczy, no startowaliśmy my, jechał Janusz Kulik i Leszek Kuzaj, oni jechali w autach WRC, my N-kom. No i ich samochody nie przetrwały tej próby, samochody się zniszczyły, a my tą N-kom może jechaliśmy, wiadomo, jechaliśmy dużo wolniej. W głowie też mieliśmy to, że z tyłu głowy, że musimy przejechać Portugalię, nie zniszczyć samochodu, jeżeli chcemy wziąć udział za 3 tygodnie w rajdzie Katalonii, bo nie było możliwości powrotu do Polski. Ten samochód musiałby być odbudowywany, naprawiany za granicą. Także, ale ta znowu zachowawcza, może trochę jazda spowodowała to, że ten samochód przetrwał, przeżył i dotarliśmy do mety. Zdobyliśmy jakieś punkty w grupie, także no fajna, fajna przygoda. A powiedz z perspektywy startu z innymi polskimi załogami, czy ten kontakt przygotowania do rajdu jakoś wspólnie się odbywały, czy tutaj no, nie było czuć, że z Polski jadą 3 załogi, czy jakoś mieliście taki kontakt i bliższe relacje z Januszem i z Leszkiem? No relacje jakieś mieliśmy, ale no nie nazwałbym tego jako wspólnej wyprawy polskiego teamu na rajd Portugalii. Każdy jednak, też Janusz z Leszkiem też mieli jak swoją rywalizację. Też wyjechali samochodami w WRC, także nasze numery startowe były zupełnie odległe. Na rajdzie mijaliśmy się bardzo sporadycznie. Jechali przed nami pół godziny, podejrzewam, gdzieś więcej tak, 20 parę minut. Także tych kontaktów nie mieliśmy zbyt wiele. Z Jarkiem Baranem spotkaliśmy się potem, kiedy my przygotowaliśmy się do rajdu Katalonii. Oni tego rajdu już nie jechali, także tam była chwila bardziej na spotkanie towarzyskie. Dobrze, i później były kolejne rundy Mistrzostw Świata. Powiedz, czy to był plan przygotowań do Mistrzostw Polski, czy też no, jakiś taki szerszy plan zostania być może i startów i podboju rajdowych Mistrzostw Świata i Grupy N w przyszłości? Nie, raczej takich planów nie mieliśmy. Raz, że wiedzieliśmy, że nasze budżety no, nie wytrzymałyby takich startów. A też tak powiem szczerze, no, kiedy przyjechaliśmy następnie, że w 2002 roku rajd Szwecji, tu znowu mieliśmy pecha. Nie jeździliśmy na ładnych, ośnieżonych trasach z bandami, tylko jechaliśmy w deszczu na ponach kolcowych po szutrze, także no, tu też nie było jakby przyjemności z jazdy. Ale dotarliśmy i zaliczyliśmy ten trzeci rajd, również dojechaliśmy do mety, czyli 3 starty, 3 mety. No ale to nam uświadomiło, jak trudne są to rajdy, jak eksploatujące i sprzęt, i zawodników. To jednak te dni były dużo dłuższe niż w Polsce. Starty z samego rana, powrót do hotelu późno w nocy, znowu bardzo wcześnie wyjazd z hotelu. No trudne rajdy, długie rajdy. I jeszcze kiedy jedzie się powiedzmy taką N-ką gdzieś na końcu stawki, jako 50 czy któreś auto, te drogi są zawsze zniszczone. Czy to będą szutry, czy to będzie śnieg, czy to będzie nawet asfalt, który jest bardzo mocno powycinany. To nie są te obrazki z tych dróg, tych odcinków, które się ogląda, kiedy ogląda się w telewizji przejazdy czołówki z WRC. Także to są, no te drogi są bardzo, bardzo zniszczone, zwłaszcza na drugich przejazdach. I tej frajdy z jazdy już tak dłużej też nie ma. A powiedz, czy masz okazję oglądać rywalizację chociażby poprzez różnego rodzaju relacje telewizyjne z Mistrzostw Świata w tych latach? Czy śledzisz rywalizację w Mistrzostwach Świata? Troszkę mniej niż kiedyś, bo też tych relacji, no dla jednych nie powiem, że jest większy dostęp przez te wszystkie kanały WRC Plus, Live, ale nie ma tego powiedzmy w takich ogólnodostępnych kanałach jak kiedyś Eurosport. Także nie zawsze trafiam na te relacje, no ale chętnie to oglądam. I powiedz, komu kibicujesz najbardziej i jakiemu zespołowi, jakiemu kierowcy najbardziej kibicujesz w Mistrzostwach Świata właśnie? Tych zespołów teraz też nie ma zbyt wiele, no zostaje praktycznie do wyboru, mamy 3 marki, ale raczej jestem za Toyotą. Kierowcy jakiegoś faworyta tutaj nie mam. Kiedyś, dawno temu, moim takim powiedzmy idolem był Carlos Sainz. No to jemu zawsze bym kibicował, czy będzie jechał w rajdzie płaskim czy terenowym. Taki profesor, prawda, sportów motorowych ogólnie możemy tak, powiedzieć. No za styl jazdy chyba wszyscy lubią Tanaka. No Tanak jest takim fighterem, także no, jeżeli miałbym już wybierać, to pewnie kibicowałbym jemu, a może to się niedługo zmieni, pewnie kiedy Rowantera będzie bliżej cyklicznego wygrywania rajdu, bo pewnie tak się niedługo stanie, no to myślę, że dla wielu będzie
dla wielu będzie też idolem. No to dobrze, to zapytam inaczej. Nie o kierowca, ale o samochód, bo mówiliśmy o tym zmyśle estetycznym, który zdecydowanie posiadasz, budując samochody klasy Proto, o których też za chwilkę będziemy rozmawiać. Który samochód ci się najbardziej podoba z samochodów klasy WRC? To może ten, który mi się nie podoba, bo akurat nie budujemy Proto na podstawie Hyundai'a, a robimy taką, powiedzmy, namiastkę, nasze Proto, czy Toyota Yaris, czy Ford Fiesta, w jakimś tam stopniu są stylizowane na właśnie te dwie marki, na te dwa modele. No dzisiejsze WRC też są do siebie bardzo podobne, także no, co jest jeden styl jakby budowania tych samochodów. Mamy kwadratowe błotniki, mamy dodatkowe spoilery. Jest taka fajna agresja, że tak powiem, w tych samochodach, prawda? One są bardzo umięśnione, bardzo muskularne pojazdy, no i też no, podobnie szybko się potrafią poruszać, jak wyglądają. Bardzo fajnie, że te samochody właśnie tak urosły i tak się odznaczają. Powiedzmy jeszcze 3-4 lata temu, może 5, kiedy WRC optycznie było praktycznie takie samo jak R5, tylko miał troszeczkę większy spoiler, no nie wzbudzało takiego respektu, nie było czuć tej mocy z tych aut. Na dzisiaj, kiedy one urosły, są znacznie szersze od R5, od Proto, no tego samochodu się już nie da pomylić z żadnym innym, także jeżeli widzimy takie auto WRC, to wiadomo, że to jest auto najwyższej klasy, także no fajnie, fajnie. Dobrze, że to się wyróżnia. Słuchaj, a skąd u ciebie pomysł przyszedł na budowę samochodów klasy Proto? Tak jak mówię, że ta dziesiątka Mitsubishi Lancer Evo 10 dało taką no, biznesową możliwość przedłużenia obecności w rajdach samochodowych, ale skąd się wziął pomysł na to, żeby takie konstrukcje budować? Ja już tam wspomniałem tak sobie wielokrotnie, kiedy kończyłem swoją karierę, bo akurat zakończyłem takie no, profesjonalne, można powiedzieć, ściganie się sezonem 2011 w wyścigach górskich w Mistrzostwach Europy, to tam takich wydumek, że tak nazwę, wynalazków było w wyścigach bardzo wiele. My w Polsce zawsze kojarzyliśmy, że auto wyścigowe i rajdowe to praktycznie są te same. Ja sam jak jeździłem, to zmieniałem tylko zwężkę i to dalej był ten sam samochód, te samo Mitsubishi. I takie samochody wygrywały tutaj generalkę w Polsce i powiedzmy Słowacja, Czechy, tam gdzie miałem okazję jeździć tym Lancerem. To były tego typu samochody, a kiedy pojechaliśmy na wyścigi do Francji, do Hiszpanii czy do Włoch, no to tam było widać, że do wyścigów górskich używa się specjalnych konstrukcji i właśnie takich zmienione silniki, zmienione nadwozia. I gdzieś w tym momencie właśnie pojawił się pomysł, że takie sztuki można robić i postanowiliśmy zbudować pierwszy taki prototyp na podstawie połączenia Volkswagena Polo i z mechaniką Mitsubishi. W tym momencie myślałem, że taki pojazd będę używał w 2012 roku do wyścigów górskich, że zmienię klasę z grupy N, będę się ścigał w innej kategorii, w kategorii S2, SH, gdzie takie prototypy mogą jeździć. I tak to się zaczęło. Niestety sponsor już nie przedłużył z nami umowy, nie jechaliśmy w 2012 roku wyścigów górskich, także z tego modelu zrobiliśmy bardziej rajdówkę. No i temat złapał. Samochód zaraz po prezentacji szybko został sprzedany do Hiszpanii. Akurat to był pierwszy kraj, który pozwalał jeździć takim samochodom w rajdach samochodowych również. Zaczął się jeden, drugi, trzeci. Potem zbudowaliśmy kolejną markę tym samym sposobem. No i tak dotrwaliśmy do dzisiaj i tych modeli różnych powstało na nadwozi ponad 100, także no fajnie, że to się tak rozwinęło. Dzisiaj myślę, że marka Proto już, kiedy w 2011 roku pokazywaliśmy ludziom, czy zawodnikom, że coś takiego próbujemy robić, no to każdy pukał się w czoło, po co takie rzeczy, gdzie tym można będzie jeździć. A na dzisiaj myślę, że jak komuś się powie słowo Proto, to każdy wie, co to jest za typ aut. Dokładnie, wie czego się spodziewać, prawda? I wie, jak to wygląda, wie, że to no, wiąże się też z pewną atrakcyjnością. I wiele, wiele krajów dopuszcza te samochody, także to też fajnie, że tu organizacje, federacje szły, że tak powiem, z duchem czasu i te samochody były legalizowane i dopuszczane w wielu, wielu krajach i zakątkach świata. A dlaczego, słuchaj, na bazie Mitsubishi Lancer Evo 10? Co takiego w sobie ma i dlaczego dobrze jest budować na dziesiątce, a nie na przykład na dziewiątce, czy też na Subaru Imprezie? Znaczy, to nie jest też tak, że my tylko na dziesiątce budujemy, bo też mamy wiele zamówień, a to wtedy bardziej tylko gotowych nadwozi, już bez mechaniki, bo dzisiaj zdobyć mechanikę Lancer Evo 9 no jest bardzo trudno. Coraz trudniej jest, prawda? A Lancer Evo 10 no, był to ostatni egzemplarz Mitsubishi, kiedy no nie było już nowszych, czyli budowaliśmy jakby z najnowszych możliwości technicznych, jakie były, z najnowszych części. Na dzisiaj to są stare części, bo te auta już mają po 15 lat, czy 13, ale w 2011 roku to był najnowszy model, sami posiadaliśmy kilka dziesiątek, także no było nam najłatwiej
No i ten samochód się wtedy wydawał też, jest na pewno najszybszym, najszybsze proto będzie na podzespołach Evo 10, bo są to najnowsze rozwiązania technologiczne. Samochody bardzo ciekawe, samochody dobrze wyglądające, samochody także, które walczą, samochody klasy proto, na przykład w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski, gdzie no, aż roi się od samochodów, od aut klasy R5. Czy troszeczkę nie żałujesz, że ta jakby dominacja samochodów R5 nie przypadła na czas, kiedy ty się ścigałeś czynnie w rajdach samochodowych? No, ja miałem, no właśnie dwa etapy mieliśmy, kiedy byliśmy bardzo z tyłu, czyli jeździliśmy N-kami, a były dostępne A grupy mocne i auta WRC, czyli wtedy byliśmy w tym drugim szeregu, ale to i tak było, powiedzmy, gdzieś miejsce około 4., 5., 3. można było lancerem takie miejsca w generalce osiągać. A kiedy wróciłem potem w latach 2007-2008, no to NK była najmocniejszym jakby samochodem, był kategoryczny zakaz jeżdżenia innych aut, nie było takiej możliwości, chyba S2000 potem jeździło, ale powiedzmy S2000 tak no, nie objeżdżało jednak mocno. Także no nie miałem zbyt dużej alternatywy, wyboru, no takie były samochody, takimi jeździliśmy, ale też trzeba mieć świadomość, no, że R5 jednak jest wielokrotnie droższe od N-ki, także nawet gdyby była taka możliwość wtedy techniczna R5-kami, to nie wiem, czy nasze budżety by na to pozwoliły. No tego się nie dowiemy, niestety się tego nie dowiemy, ale dobrze, że budujesz samochody klasy proto, które też są obecne, tak jak wspomniałem, w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Powiedz, jak oceniasz poziom rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, tę rywalizację, która jest pomiędzy zawodnikami, często bardzo zacięta, i też nowe twarze, które są w rajdach obecne? No tak niestety z każdym rokiem troszkę coraz dalej jestem od rajdowych mistrzostw Polski. No, od kilku lat nie wynajmujemy samochodów praktycznie. Na rynku polskim nie jesteśmy obecni. Nasze odwozie w większości sprzedawane są za granicę, także no, nawet takich czysto biznesowych tutaj relacji nie bierzemy udziału od kilku lat w mistrzostwach Polski. No wiadomo, gdzieś śledzę, oglądam. Może już nie z takimi wypiekami jak kiedyś, który zawodnik wygrywa, który dominuje. No czasami mam okazję podjechać i kiedy rajdy są, powiedzmy, na Dolnym Śląsku, tutaj bliżej. Rzadko pooglądać jeszcze, prawda? No z jednej strony cieszę się, bo mogę podjechać pod samą taśmę. Jest bardzo łatwo dojechać, nie ma korków. No, ale z drugiej to pokazuje, że niestety ja bym troszkę mam skrzywione pewnie na to patrzenie, bo będę zawsze żył tymi latami 90., początkiem lat 2000, kiedy były tłumy kibiców na trasie i miałem tą przyjemność, że mogłem w tych wielkich wydarzeniach brać udział, kiedy naprawdę to był sport bardzo popularny, chyba tak trzeba sobie powiedzieć. Na dzisiaj albo ci kibice przenieśli się wszyscy już wirtual, no bo niestety no, tych kibiców nie ma, no nie ma tego widowiska, nie ma. Takie są przynajmniej moje odczucia. Zawodnicy jeżdżą bardzo szybko, samochody bardzo szybkie, no, ale wiąże się to z tym, że jeżdżą jak po sznurku, nie ma spektakularnych poślizgów, nie ma wypadków, no nie ma tego czegoś, co tych kibiców przeciągało. Na dzisiaj jest to bardzo poprawne jeżdżenie, szybkie jeżdżenie, ale nie jest tak widowiskowe chyba jak kiedyś. Pomimo tego, że jeździliśmy dużo wolniej, ale niestety te samochody, one skakały, podbijało, było nierówno. Więcej kierowca miał, że tak powiem, być może pracy, tak mówiąc. No bardzo upraszczając pewnie temat, ale no jakby więcej się w samochodzie zapewne działo, prawda? To z jednej strony i z drugiej to, co mówiliśmy, że kiedyś jednak młodzież czy w ogóle no, faceci, jednak ta motoryzacja i sport samochodowy tych ludzi przyciągał. Na dzisiaj no niestety młodzież nie żyje tym sportem i to jest troszkę smutne. Słuchaj, podjazd pod taśmę, czasy się zmieniają, podjazd pod taśmę, tak jak mówiłeś, jest troszeczkę prostszy, troszeczkę łatwiejszy, tych korków jest mniej. I słuchaj, masz też taki no, handicap, że pod tą taśmę możesz podjeżdżać zupełnie ekologicznie, zupełnie można powiedzieć nierajdowo, ponieważ samochodem elektrycznym. Słuchajcie, Paweł Dytko wziął się za budowę takiego projektu samochodu, polskiego samochodu elektrycznego, a mowa o projekcie XR. I słuchaj, skąd pomysł na to? No wydawałoby się niezwykle odległy od samochodu rajdowego, od wyścigów, od sportu motorowego w ogóle. No, starzejemy się, starzejemy. Ty to powiedziałeś. A na poważnie, no to chcemy gdzieś przenieść te doświadczenia, które mamy od 10 lat w budowie nadwozi, bo w przypadku aut proto to jednak to główny nacisk kładziemy cały czas na nadwozie, na opracowanie tego designu.
z mechaniką nie walczymy, nie staramy, w sensie razem nie mam takich możliwości, nie mam takiego personelu tutaj, nie mam takich mechaników, żeby przerabiać, zmieniać ułożenie silników, półosiek, tego wszystkiego. Montujemy po zespołu Evo, tak jak były w Lancerach montowane, tak potem przekładamy to do Proto i to działa i to jeździ. No tak samo w przypadku auta elektrycznego, tu jest pomysł, żeby opracować lekkie, sprawne, ładne nadwozie, a części mechaniczne zaczerpnąć z gotowe rozwiązania. Nie staramy się wymyślać baterii i silników, no tutaj musimy skorzystać z gotowych rozwiązań, bo to jest jedyna jakby szansa i droga, żeby taki powiedzmy mikrokar, bo ten samochód ma być w kategorii mikrokara, specjalna grupa aut. One poniekąd troszkę mają coś wspólnego z autami rajdowymi, laminaty, lekkie poszycia, to wszystko tak powiedzmy jak robi się w autach rajdowych, nawet konstrukcja rurowa, bo one też są zbudowane w oparciu o konstrukcję rurową. Zaczęliśmy projekt w 2017 roku, startowaliśmy nawet w takim konkursie rządowym na polski samochód elektryczny. Gdzieś ten projekt gdzieś powiedzmy na przestrzeni lat się rozpłynął i na dzisiaj przybrał inną postać, to już jest samochód Izera zbudowany za granicą, ale w 2017 roku, kiedy my tam próbowaliśmy, no też był pomysł, że to będzie robione w oparciu powiedzmy polskie firmy. Na dzisiaj projekt jest tutaj powiedzmy prywatny, próbujemy go dalej jakoś tam kontynuować. Nie pędzimy z nim tak bardzo, no tak jak nie pędzi rozwój elektromobilności w Polsce, idzie to małymi krokami. Także pewnie takie lata świetności i takie prawdziwy boom na elektryki będzie za 3-4 lata i fajnie jakbyśmy do tego czasu dotrwali z tym projektem, bo jest szansa, że może to wtedy się mocniej rozwinie. Ten czas na pewno nadejdzie, bo no niewątpliwie jest to przyszłość i tego typu samochody są przyszłością. Powiedz, jak się jeździ samochodem elektrycznym, no z twojej perspektywy, jak ty to oceniasz, no i czy też widzisz jakąś tam szansę, że tego typu napęd trafi do samochodów stricte sportowych, samochodów wyczynowych, samochodów, którymi się ścigamy? Tak jak wspomniałem, te samochody kategorii mikrokar, bo my cały czas polujemy w tą grupę mikrokar, czyli to jest tam dla młodzieży od 16 roku życia, prawo jazdy również B1. No one mają coś wspólnego z rajdami, z autami sportowymi, bo mają plastikowe nadwozia, ale kompletnie mechaniką są gdzie indziej, tam jest moc ograniczona do 21 koni, także szaleństwa nie ma, to są naprawdę bardzo wolne samochodziki i także te wrażenia z jazdy też nie są oszałamiające. To mówię na przykładzie naszego Xara, ale kiedy pojedzie się prawdziwym elektrykiem, normalnym autem elektrycznym, no to myślę, że to jest dla fanów takiej szybkiej motoryzacji, no to są super samochody, bo takich przyspieszeń no mało który samochód benzynowy będzie w stanie wygenerować, także nawet ostatnio też oglądałem filmy z przyspieszeń najnowszej Tesli, no to pokazuje, że te samochody, potem takie mocne elektryki przerobione do powiedzmy na wyścigach górskich, no te samochody naprawdę myślę, że szybko zdominują tą dyscyplinę i w ciągu kilku lat wyścigi górskie będą wygrywały elektryki, no tak jak zresztą pokazał podjazd Volkswagena na słynny wyścig na Pikespeak. No to zdecydowanie, to są dwa różne projekty. XR jest samochodem zupełnie cywilnym, jest projektem zupełnie cywilnym, ale jeżeli chodzi o taką właśnie adaptację napędu elektrycznego do sportu motorowego, to myślisz, że to będą najpierw wyścigi górskie na przykład, czy też w ogóle wyścigi samochodowe, a rajdy samochodowe chyba no w takiej dalszej, ale to bardzo odległej kolejności? Pierwszą dyscypliną, która powiedzmy była też Formuła E, wiadomo, no, ale to jest inna dyscyplina, inny poziom, ale z takich powiedzmy samochodowych dyscyplin to mamy rallycross, no tutaj to się najbardziej rozwija w rallycrossie i pokazuje, że te samochody są bardzo szybkie. Jedyny minus taki, no, że te samochody są droższe nawet od WRC, także no, na dzisiaj ten koszt przygotowania szybkiego elektryka jest zbyt duży. Czy nie uważasz, że za szybko sport motorowy poszedł w kierunku właśnie samochodów elektrycznych? Czy nie należałoby zaczekać troszeczkę, jak elektryka zacznie już być obecna w samochodach normalnych i wtedy należałoby przejść do czegoś takiego? To też tak, no w rallycrossie widać, że już od kilku lat mamy te samochody elektryczne, no ale inne dyscypliny tak się nie wyrywają, powiedzmy, do tej... Ale zobacz, producentów też nie ma jakiegoś ogromu, nie ma zainteresowania ogromnego nowych producentów. Nie dzieje się to, co chyba FIA, czy na co FIA miała nadzieję, prawda, że nagle ta dyscyplina... Prawdziwe rajdówki, które ma przejeżdżać odcinki długości 40-50 km i potem dojazdówki
też tak długiej, no to jest naprawdę chyba duże wyzwanie. Ja myślałem, że już powiedzmy na ten rok nawet będą przepisy, które pozwolą elektrykom jeździć w wyścigach górskich, bo jest to powiedzmy dyscyplina, która jest mi najbliższa i ja tutaj no, z niecierpliwością czekam, kiedy pojawią się regulaminy, ale z tego co słyszę i z tego co wiem, to chyba jeszcze w tym roku elektryki w wyścigach górskich nie będą mogły jeździć. Mhm. Ale to byłaby idealna dyscyplina. Mamy krótki podjazd, 5, maksymalnie 10 km. Chyba jeden wyścig we Włoszech miał tylko 17. Czas na ładowanie, prawda? Baterii. Możemy wymienić baterię, naładować. No, wiele możliwości, bardzo długi czas, długie przerwy są, także myślę, że wyścigi górskie są idealną tutaj dyscypliną dla elektryków i kiedy one tam zawitają, to myślę, że szybko zaczną wygrywać. No i myślę, że wtedy, kiedy taka furtka się otworzy, wtedy też, mam nadzieję, zobaczymy tam zespół Pawła Dytki, który zacznie na przykład taki samochód szykować, za co bardzo mocno trzymam kciuki. Słuchaj, walory... Jest jakieś marzenie, także no, to było powiedzmy no, takie zwieńczenie kariery, pościgać się własnym wyścigowym mixarem. No. To byłoby coś. Mocno za to trzymam kciuki. Paweł, jedno z ostatnich pytań, ponieważ nasza audycja już zbliża się bardzo, ale to bardzo szybko ku końcowi. Te samochody, zostając jeszcze przy samochodach elektrycznych, są bardzo szybkie i tutaj żadnych wątpliwości nie ma, ale walory akustyczne, które są no, nieodłączną częścią sportu motorowego i przez co też sport motorowy może dużo zyskać. Mhm. To już tak ci przerwę. Gdzieś ostatnio też miałem okazję oglądać, no nie na żywo, tylko w internecie testy Bamschlagera elektryczną Fabią w Austrii, no to ten dźwięk, już powiem tak szczerze, już zaczął, ten samochód zaczął coś z siebie wydobywać. No, nie generuje go tak bardzo silnik, ale pracuje skrzynie biegów, troszkę opony, ale sam silnik też wydawał, powiedzmy, nawet na zejściu czy na zejściu, taki specyficzny wydźwięk. To nie było takie zupełnie ciche przemieszczanie się. Także myślę, że jeszcze to zostanie jakoś w pewien sposób dopracowane i kiedy takiego dobrego elektryka zobaczymy na odcinkach specjalnych, no, myślę, że też będzie w stanie zrobić wrażenie i to nie będzie tak takie zupełne B, jak dzisiaj wszyscy o tym mówią, że już nie będzie zupełnie czego oglądać. Wydaje mi się, że szybki taki elektryk dopracowany, ten silnik może specjalnie zostanie jakoś troszkę podkręcony, żeby z siebie wydawał jakiś tam większy wydźwięk. Nie będzie to chyba takie złe. Obyś Paweł miał rację i oby producenci też to szybko zrozumieli, że te walory akustyczne są niezwykle istotne. Ale jeżeli chcecie usłyszeć, jak te samochody brzmią, jak samochody elektryczne brzmią, no to myślę, że możemy zachęcić do oglądania takiego filmu na dzisiejszy wieczór. To jest Pamięć absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem i wtedy oni poruszali się takimi elektrycznymi zupełnie taksówkami, ale to było na Marsie i ten dźwięk no bardzo mi przypomina właśnie dźwięk tamtych samochodów, więc myślę, że obyśmy no, rozwinęli tę część akustyczną. Mam nadzieję, że producenci nad tym bardzo, ale to bardzo mocno pracują. Okej, no to jest plan na wieczór. Jest to plan na wieczór. Paweł, bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej audycji. Zaproszenia telefonicznego, no ale takie mamy czasy. Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkanie będzie już na żywo. No i być może podglądalibyśmy troszeczkę twoje samochody proto i sposób, w jaki je budujesz, bo myślę, że to by było jak najbardziej fascynujące dla naszych słuchaczy. Co ty na to? No, może się uda zorganizować takie spotkanie, także zapraszam. Drodzy słuchacze, dziękujemy wam bardzo za to, że dzisiaj byliście z nami w naszej audycji odcinek specjalny. A gościem dzisiejszej audycji był Paweł Dytko. Pawłowi dziękujemy za to, że przyjął zaproszenie do naszej audycji. My słyszymy się już za tydzień w Akademickim Radiu News po godzinie 17, oczywiście w piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia. Karol Ferenc.